Diciamo sulla falsariga della partita di ieri dal punto di vista dell'agonismo, perché sono Wygraliśmy, ponieważ zmieniliśmy troszkę też taktykę, ale trzeba podkreślić bardzo dużą siłę fizyczną zawodników polskich, ale też bardzo dużą spójność drużyny. Mimo wszystko nie było łatwo dzisiaj wygrać, ale zawdzięczamy zmianie. Dei margini di crescita molto alti e quindi credo che la nostra squadra può solo che migliorare. Sì, volevo dire il mister. Również uważam, że jesteśmy bardzo silni fizycznie, tak jak wiele drużyn ze wschodu. I był to bardzo dobry mecz z obu stron. Generalnie z podważeniem właśnie też tej spójności i potwierdzę też słowa trenera, czyli spójność, przede wszystkim siła fizyczna zawodnika. Na początku gratuluję zespołowi włoskiemu zwycięstwa w tym meczu. Mimo porażki jestem zadowolony z moich zawodników. Wręcz mogę powiedzieć, że jestem dumny z tej grupy, która tak jak mówiłem wczoraj, odbyła 3 treningi. Pochwały tutaj ze strony włoskiej odnośnie spójności. Mam nadzieję i wiem o tym, że ten zespół będzie grał o wiele lepiej. Także kontakt z takim przeciwnikiem, takiej klasy i takie mecze na pewno będą procentować, zwłaszcza z tą grupą. Początek roku, jesteśmy na początku budowania tego rocznika, także bardzo się cieszę, że taki przeciwnik nas odwiedził, tym bardziej w Szczecinie. Mimo, że przegraliśmy, uważam, że te dwa mecze spełniły
to, co miały dać tej grupie, która zaczyna się budować. Chciałem pogratulować drużynie włoskiej. Wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym byli zdecydowanie lepsi. Takie gry jak dzisiaj wokół spodziewaliśmy się wczoraj. Zobaczyliśmy to dzisiaj i wydaje mi się, że wczoraj byli troszeczkę słabsi niż dzisiaj. Wczoraj był wyrównany mecz. Dzisiaj pokazali, na co ich stać. Wydaje mi się, że są lepiej wyszkoleni piłkarsko. Dłużej grają na hali. My zaczęliśmy treningi 3 dni temu. Wydaje mi się, że ten najgorzej wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję. Co dalej, trenerze? Czekamy do trenera Kadry Narodowej. Też taki rocznik eksperymentalny trochę. To znaczy, przeglądając turnieje z rocznika 91, doszliśmy do wniosku, że ten rocznik jest bardzo słaby w naszym kraju, dlatego musieliśmy postawić na dłuższy rozwój roczników młodszych, dlatego byliśmy zespołem młodszym o rok i o 2 lata. Nie żałujemy tej decyzji, bo jak widać, strzelcy dzisiejszych bramek to kolejni zawodnicy, którzy są młodsi o 2 lata od wszystkich wokół. Także tym bardziej się cieszę, bo może się okazać, że ta grupa będzie współpracować ze sobą przez dłuższy czas. Związek widzi sens rozwoju tej grupy. Cieszę się bardzo w lutym mecze z Francją dla tej grupy. Myślę, że kolejna nagroda dla tego rocznika, a w meczu z Francją powinno być już zdecydowanie lepiej.